spotkaliśmy się tutaj z bardzo ważnego powodu, powodu ważnego dla młodych. Wakacje, praktycznie, no, niedługo końcówka. Natomiast, drodzy Państwo, byście przygotowali dla młodych czynną formę spędzania tych wakacji. Na czym to polegało i jak zostało wykorzystane, odebrane przez młodych? To znaczy, myśmy im czynnie, jakby nie organizowali tych wakacji, bo po pierwsze młodzież musiała się do nas zgłosić i zadeklarować chęć pracy. Ponieważ Centrum Edukacji Pracy Młodzieży OHP w Białej Podlaskiej od lat prowadzimy Młodzieżowe Biuro Pracy, które i młodzież nas zna i zwykle przed wakacjami zgłaszają chęć do pracy. I również pracodawcy wiedzą, że my mamy taką ofertę, również swoje oferty pracy składają do nas. I trzeba powiedzieć, że to biuro pracy bardzo ładnie się rozwijało. Epidemia COVID to przyhamowała. I tak naprawdę poprzedni rok i ten rok to jest jakby taki nowy rozruch, ale trzeba powiedzieć, że sytuacja na rynku pracy się zmieniła. I powiem tak, w tym roku pracodawcy najczęściej oczekiwali pomocników, pracowników fizycznych do produkcji, no i te prace sezonowe, jak zbieranie owoców i warzyw. Mamy teraz też taką grupę klientów z Ukrainy, no i część z nich została zatrudniona, którzy się do nas zgłosili, ale niektórzy nie chcieli podejmować pracy ze względu na to, że była to według ich oceny ciężka praca. No, polscy klienci, młodzież tak samo szuka, powiedziałabym, pracy lżejszej na wakacje. Staramy się kierować ich do firm, do przedsiębiorców, z którymi już pracujemy parę lat i się znamy po prostu i wiemy, że tam warunki pracy będą, warunki pracy sezonowej będą no, spełniały pewne standardy, żeby nie było tak, że taki klient przyjdzie niezadowolony, tak? Bo to nie o to chodzi, ale również w tym roku wypadło nam kilka firm, ponieważ zamknęły działalność. Także można powiedzieć, szukanie tej pracy sezonowej, taki trudniejszy był to temat w tym roku. No ale udało się zatrudnić i tutaj w okresie letnim pośrednicy pracy z centrum pozyskali łącznie 191 miejsc pracy, na które zostały skierowane 153 osoby, ale zatrudnionych zostało 123 osoby, a więc można powiedzieć, że to, że ktoś zadeklaruje chęć pracy, to jeszcze nie znaczy, że podejmie tą pracę. To właśnie są te problemy, o których mówiłam, że w ocenie naszych klientów jest to za ciężka praca. W ocenie naszych klientów może to być, że się nie odnajdą, na przykład jeśli to jest produkcja, że młodzież i też osoby dorosłe, bo my mamy do 29 roku życia, można powiedzieć, ale też nie odmawiamy, jeśli mamy my takie oferty i starszym osobom. Jeśli ktoś szuka zatrudnienia i chce zarobić pieniądze, no bo no nie oszukujmy się, jeśli ktoś zarabia pieniądze, to jest osobą niezależną, tak? Wtedy może zarabia na swoje potrzeby. To myślę, że takie możliwości u nas są i no zapraszamy młodzież, zapraszamy też ludzi, którzy no poszukują być może też i lepszych warunków pracy, bo to jest różnie, tak? Pani wypowiedzi to już padło, ale poprosiłbym o krótkie podsumowanie. Jakie kryteria musi spełnić osoba, aby stać się klientem, który dzięki Wam być może tą pracę wakacyjną znajdzie? To przede wszystkim są uczestnicy OHP, ponieważ no, jesteśmy najbardziej na nich skierowani i jest to klient, którego my znamy. Ale nie odmawiamy też innym i jeśli mamy od przedsiębiorców oferty pracy,
a zgłosi się chętny do wykonywania danej pracy, no to jesteśmy w stanie jemu pomóc. Tak samo jeszcze chciałabym zwrócić na taką sprawę uwagę, że pośrednik pracy w centrum prowadzi również taki projekt Euresu, a więc jest to otwarcie na rynek pracy europejski. I w czasie wakacji, jeśli młodzież chce podjąć pracę w krajach Unii, to my też dysponujemy takimi ofertami. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Białej Podlaskiej terytorialnie obejmuje miasto Biała Podlaska, powiat bialski, radzyński, parczewski i łukowski. Także mamy terytorialnie jakby duży zasięg.